120 zawodników z Polski i z Czech stanęło do rywalizacji o puchar dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. Emocjonujące finały odbyły się w blasku gry świateł i pełnym reżimie sanitarnym. Mimo wielu odwołanych imprez sportowych i zaostrzonym rygorze sanitarnym 10 października nakrytej pływalni zespołu szkół ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu udało się po raz kolejny zorganizować międzynarodowe zawody pływackie o puchar dyrektora szkoły. Tradycją jest, że gościmy tu gości z Żlina i Ołomuńca. I mimo tego, że czas pandemii daje bardzo dużo różnych ograniczeń, staramy się, żeby tradycji stało się zadość i żeby kolejne zawody się odbyły. Oczywiście w ramach tego, co pozwalają dzisiejsze obostrzenia, czyli zachowujemy wszystkie kryteria, które związane są z zasadami higieny, odstępów, maseczek i tak dalej, ale i na pewno liczba zawodników jest ograniczona, mimo to jest ich około 120. Przez kilka miesięcy pływacy zmienili formy treningów, gdyż te na basenie były niemożliwe. Dlatego w ostatnim czasie zawodnicy intensywnie nadrabiali zaległości, a organizacja i start w zawodach w tej sytuacji cieszyły jeszcze bardziej, co podkreśliła dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Ludmiła Nowacka. Przez długi okres czasu młodzież nie miała aktywnego treningu. Ten trening miał nieco inną formę. W tym sezonie są dopiero takie drugie zawody. Pierwsze pływackie odbywały się w Puławach w okresie wakacyjnym. Teraz, gdy rozpoczął się rok szkolny, mamy pierwsze tego typu zawody, gdzie możemy spojrzeć na swój wynik sportowy, gdzie możemy zobaczyć, jaka jest nasza kondycja, gdzie możemy sobie snuć dalsze plany takie sportowe, patrz zawodowe, więc młodzieży jest to potrzebne i tak jak powiedziałam, w bardzo dużych obostrzeniach i z zachowaniem wielu kryteriów narzuconych przez sanepid, jednak te zawody się odbywają. Szkoła Mistrzostwa Sportowego mimo panujących obostrzeń chce zapewnić swoim uczniom w miarę normalne funkcjonowanie. Myślę, że potrzebne jest to młodzieży, bo zabiega o to, aby ich świat był światem w miarę możliwości niedotkniętym przez to, co narzuca nam COVID. Nadal zostają sympatie, nadal zostają wspomnienia, nadal walczymy o wyniki sportowe, więc chcemy uszanować ich oczekiwania, ich dążenia i tak jak powiedziałam, w nowych warunkach, w nowych realiach, ale zabiegamy o to, żeby mogła młodzież rozwijać się sportowo, walczyć ze swoimi rówieśnikami, ale też dobrze się bawić, bo te zawody miały właśnie zawsze taki charakter z uśmiechem, uprawiaj sport, niech on będzie taką inspiracją do zabawy, do integracji, a wynik niech będzie już satysfakcją dla Ciebie. W Szkole Mistrzostwa Sportowego dostępne są różne dziedziny sportu, a szkoła stara się przede wszystkim dopasować do wymogów centralnych związków sportowych tak, aby zarówno treningi, jak i zawody odbywały się bezpiecznie.